Siemanko, moi drodzy. Tak krótko i na temat będę się streszczać i będę trochę ciszej w miarę możliwości, bo tuż obok mnie, tuż obok tego domu, w którym teraz jestem, wygląda dosyć ciekawie, chociaż nie tak do końca, bo w sumie oprócz tego pomieszczenia, które tu jest bardzo ciekawe, obok jest bardzo creepy pomieszczenie, a tam są pomieszczenia już totalnie zdewastowane i nieciekawe, ale tuż obok tego domu jest inny dom, też opuszczony i właśnie facet w nim zabezpiecza jakby przed wejściem i nie wiem, taka głupia sytuacja, tak? Bo się okaże, że to może być i jego też dom albo coś. No nie, raczej może nie, ale wiecie, tak dziwnie ogólnie tuż obok kogoś nagrywać i w dodatku kogoś, kto zabezpiecza taki dom, a nie, że tam jakiś remont czy sąsiad taki typowy. Skupmy się na tym, co tu jest fajnego. Jestem dzisiaj po drodze tak w pracy troszeczkę i tak chciałam coś z tego urwać, że tak powiem. Fajny młynek, nie? Patrzcie, taka malutka figurka. Matki Boskiej i takie małe medaliki też tu są. A tu jest jakieś zdjęcie pana Krzysztofa. Znaczy, no, chłopczyka Krzysztofa, bo to jest zdjęcie z legitymacji najpewniej. Biblia. Jakiś kluczyk. Bardzo creepy to miejsce, bo jest jak po jakimś pożarze. Tutaj widać takie osmolenie i widoczek jest ciekawy, jak ten kredens się pojawił. Tutaj mamy łóżko stare. A obok jest jeszcze bardziej creepy. Zaraz wam pokażę, jest naprawdę mega. W kategorii creepy roku ma szansę wygrać. Tu widać, wszystko jest takie osmolone i to robi klimat dodatkowo. Aczkolwiek wiadomo, jest też zniszczone. Trochę świętych obrazków się tu nam pojawia. Taki słoiczek. Takie święte obrazki. Tam jest glinianka na kapustę na przykład. Kiszonu. Nie wiem, czy ten facet mnie w ogóle widział, jak tu wchodzę, czy też nie. Bo jak tu weszłam do tego pomieszczenia obok, no to stwierdziłam, że w ogóle wychodzę zaraz, bo tam nic ciekawego nie było. Natomiast tutaj zobaczyłam taki oto widok, jak weszłam. No i mówię, o cholera, no warto było jednak wejść, bo fajny widoczek. Jest jakiś kalendarz, ale nie wiem na jaki rok. 2013. Z tego, co widziałam. Chyba ten sąsiad odjeżdża prawdopodobnie. Tutaj mamy obraz Matki Boskiej, jeszcze taki. Tutaj mamy jakiegoś pornosa w ogóle. I to chyba Kejowskiego. Albo nie? No nie jestem pewna. Lepiej nie wnikać w szczegóły. No cóż, widać, że tu ktoś pomieszkiwał, bo drzwi są wzięte z kopa. To pokażę wam to obiecywane creepy pomieszczenie. Jest mega, naprawdę creepy, bo jest spalone i tutaj jest łóżko szpitalne i to wygląda jak w jakimś horrorze. Łóżko szpitalne, patrzcie bez kamery jak to wygląda, bez latarki jak to wygląda. Nic nie widać, no widać takie osmolenie totalne. Nic, idę po jakichś ubraniach, ciuchach, nie wiem po czym. Święty obraz. Stół, telewizor rozwalony, tam jest jeszcze stół okrągły taki, się zachował, jakaś słoma, myślałam, że znowu pornosy jakieś, ale nie, tutaj jakieś normalne gazety, tak zwane normalne, budzik, ktoś chyba zaspał i się nie obudził, jak ten pożar się zaczął, mam nadzieję, że nie zginął, bo zobaczycie to łóżko takie szpitalne, jakby ktoś do niego przykuty leżał i raczej by mógł nie zdążyć uciec. Mam nadzieję, że pożar był już po śmierci na przykład tego, tej osoby, a nie, że wydarzyła się to jakaś tragedia, to jakaś patera na owoce albo na słodycze. Dużo sztućców w tym domu, przydałyby mi się widelce. No ale nie, nie, z urbexu się nic nie zawiera. Zuza, opanuj się, zostaw te widelce. Muszę sobie kupić w końcu, no bo mi się jakoś pogubiły. Odkryłam tajemnicę, co się dzieje ze sztućcami w domu, jakich brakuje. Otóż jak na przykład córka je serek i ma łyżeczkę w serku, to się czasami wyrzuca razem z łyżeczką do kosza, niestety. Tak się zdarza. Wow, patrzcie na ten widok. Nie z tej ziemi to jest po prostu. Przygody dzisiaj mam, oprócz walki na autostradzie, bo jestem dziś w województwie łódzkim, niedaleko mojego miejsca pracy. O, spójrzcie, dużo obrazków się zachowało z pierwszej komunii. Wypada je podnieść na stół. Pan Jan. 58 rok. Tutaj mamy taki obrazek też.
Miałam przygody takie, że tir mi zastawił wyjazd i się tak wściekłam, bo mówię, już tak chciałam, na spokojnie mówię do tego człowieka na początku, tak czy byłby tak uprzejmy i przestawił troszeczkę swój pojazd, ale on twierdził, że ja mam się zmieścić i potem wam mogę pokazać ten filmik, gdzie on chciał, żebym ja przejechała, bo sobie nagrałam, bo mówię, już nie wiem, gadać z tym facetem, mówię do niego raz, drugi, a on twierdził, że ja przejadę, bo Toyota Hilux przejechała. Ja mówię tylko, że to jest samochód terenowy, kuźwa, a nie Ford Mondeo, tak? Co to takiego? Zespół usług projektowych? Nie wiem, dokładnie jakiś projekt chyba. Tak czy inaczej, tu mamy tych obrazków kilka sztuk. Fajne takie. To też jest pamiątka pierwszej komunii jednak. Myślałam, że coś innego. Przepraszam, ten film w ogóle będzie beznadziejny, bo raz, że gadam od rzeczy, o wszystkich rzeczach, które mnie spotkały przed chwilą. Dwa, to jeszcze muszę się śpieszyć, bo jestem tutaj. Te 150 km od domku, a córka jest sama i muszę się śpieszyć w miarę możliwości. Przy czym jeszcze jeden widziałam urbex, a tu widzę fajny taki dworek jest. On nie jest taki całkiem opuszczony, bo tam widać, że jest wykoszony i ktoś tego terenu dozoruje, na pewno jest zamknięty, ale muszę zrobić chociaż zdjęcia z zewnątrz i chociaż się dowiedzieć cokolwiek. Może ktoś akurat będzie szedł i się spytam, co mi szkodzi, prawda? Także wiecie, tak po prędce, nie przepadam za nagrywaniem po prędce, ale że dzisiaj jest Dzień Kobiet. Widzicie, jak to wygląda? To jest takie coś mało ciekawe, bo to tak wyglądało, że jak weszłam, to od razu myślałam, że wyjdę chyba, bo nie ma co nagrywać. No bo to są jakieś koszyki, dużo łopat jakiś, czy też jakieś inne rzeczy. Jakaś skrzynia, ale taka metalowa. To jakby jest dobudowana ta część w ogóle, rozbudowa jakaś nastąpiła. No to wygląda. No i tam jest dużo słoików, koszyków, miski, drzewo, drewno do palenia. Tu jest jakaś kanapa. No w zasadzie nic takiego godnego uwagi. Tu jakieś takie rolnicze sprzęty zauważyłam, ale trudno powiedzieć co do czego. Natomiast ja mam być miarę cicho, bo tam jest ten sąsiad, jest obok. Tak dziwnie jakoś. Miałam zobaczyć, co tu jest. O Boże. Ja mam tam wejść. Tam jest jeszcze piwnica. O nie, tylko nie to. Jak mam piwnicę i tu jeszcze na to wejść. Chociaż tak. Ale mocno się trzymają, o dziwo. O Jezu, ale tak mnie nogi jak zwarte. Co tam jest? Jest tam coś. Chyba nic tam nie ma. Są jakieś ubrania wiszą i pustość widzę. Także mykam stąd, kochani moi drodzy. Bo to tak na szybko kręci mi się w głowie od tych schodków od razu. Nieciekawie. Ta piwniczka mnie zaciekawiła, no ale jak się do niej dostać? Słaba opcja. Te schodki też nie wyglądają zbyt dobrze w tej piwnicy. Także kochani moi drodzy, pomalutku się stąd zawijam i lecę dalej. Zobaczyć, co przyniesie mi dziś los. Siemanko moi drodzy, ciąg dalszy szybkich filmów, bo naprawdę szybkich. Byłam w tym dworku, ale tam w ogóle mieszkańcy, psy, PGR, no nie zagadałam z nikim, bo nikogo nie spotkałam, czasu malutko. Tam i tak ktoś mieszkał, bo były wymienione okna, częściowo dworek był widać pusty. Może będę miała więcej czasu, aby gdzieś tu jechać, to się jeszcze raz spytam kogoś tam na tym PGR-ze, może ktoś pozwoli tam sobie jakieś fotki porobić, chociaż wejść na jakiś korytarz czy cokolwiek, nie? Różnie to bywa. Jestem w takim domu, wracając do tematu tego filmu. Tu pusto, ale patrzcie, jaki widok mnie przywitał. Taki piękny stół, widzieliście taki stół kiedykolwiek? No może gdzieś kiedyś widziałam taki stół, ale jest niesamowity. To w ogóle jakaś taka miejscówka chyba spotkań młodzieży, bo jest tam tak dosyć fajnie wysprzątane, można powiedzieć, przygotowane. Wejść na górę, no sorry, chyba nie. Chyba nie dam rady. Chyba na pewno, jak to mówią. Na tym stole zgromadzono wszelkie rzeczy, jakie się dało.
od talerzy po jakieś tam różne, tu jakiś kranik leży po prostu. Łyżki. O, znowu sztućce mnie prześladują. Mówią, Zuza, kup sobie w końcu sztućce. Ale stolik jest po prostu zacny, prawda? No, przepiękny jest. I to tak na wejściu było i myślałam, że coś jeszcze tu będzie. A tak powiem wam szczerze, niewiele poza klimatem tu się zachowało. Parę rzeczy dosłownie. No, ale warto zwiedzić mimo wszystko. Widzicie, tu jakaś taka, można powiedzieć, miejscówka z kanapą. Może... Przychodzi tu młodzież, nie powiem co robić, przedłużać te pokolenie. Właściwie latarka chyba niepotrzebna, bo widać wszystko fajnie w słoneczku. Jakiś tam stolik, taka ława, a świeci mi dalej ta latareczka uparta bardzo. Tu też jakiś taki stolik, no i tu właśnie rozłożona kanapa jak widać. A dom mega stary musi być, bo widać po tych jeszcze okuciach okiennych. Takie fajne klamki, muszę tam podejść wam pokazać. Tynk pospadał, widać jakie są stropy z tą słomą takie, to też stara rzecz. Tynk pospadał, a pod spodem jest drewniana podłoga tak w ogóle, której trochę nie widać. Widzicie te okna, jakie one są, czekajcie, zostanę na tą kanapę na chwilę. Stare muszą być, nie? I takie trochę inne niż u nas, bo tutaj takie bardziej nie niemieckie, po niemieckie, a tutaj bardziej takie żydowskie były budynki. Tu się parę rzeczy zachowało, na przykład są zdjęcia. Jest zdjęcie o marynarz z dwoma kobietami, tu jakaś grupka mężczyzn, jeszcze z tatuażem w dawnych czasach, no to kiedyś tak nie każdy miał tatuaże. Jakaś kartka wesołych świąt Bożego Narodzenia. Do pana Lucjana się dowiemy coś może. To jest ta, ej, patrzcie, torpedownia, nie? No nad morzem u nas. Trochę słabo widać. Ale tak, to jest torpedownia, tylko że nie wiem, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Na jakimś pomoście, na jakimś molo, którego chyba już nie ma najwyraźniej. A może się mylę, może jest, tylko ja go nie znam. Tutaj taką fajną znalazłam jakby, nie wiem, czy to jest kartka pocztowa, bo zdjęcie typowe to co nie jest. To jest jakiś taki obrazek, już wiem, czy się oprawiało takie obrazki, taki ala myśliwski. Taki czarno-biały, kolorowany, ale jaki klimatyczny, spójrzcie tam. Czekajcie, bez tej latarki może wam pokażę, będzie może lepiej. Korzystajmy ze światła naturalnego, też odbija się strasznie. Taki koń tam z tyłu jest, konie z powozem czy karetą. A tu w ogóle on przyniósł zdechłego lisa, w sensie upolowanego dla tych kobiet i te martwe jelenie. No, no mi się to osobiście nie podoba pod tym kątem, ale wygląda ciekawie. Jako takie zachowane. Takie fajne spodeczki się zachowały nam. Jeszcze takie pod... znaczy takie podstawki pod herbatkę na przykład, nie? Czy też coś w tym rodzaju. Jakieś męskie kosmetyki. Podejrzewam, że ktoś tu pomieszkiwał po prostu później. I się jakoś tam mył. Bo widać, że tu są jakieś żele pod prysznic i takie rzeczy. No i tu mamy takie stare zdjęcie jeszcze. Zdjęcie jakiejś pani, no nie będę tego wyciągać, bo tam jest szyba, nie chcę jej potłuc. Znowu pornosy znalazłam. Serio. No patrzcie. Tutaj takie lightowe, bo w tamtym domu były takie bardziej już hardkorowe. Nie pokazywałam tego, bo by na YouTubie mnie zablokowali. Ale sama sobie obejrzałam. Uprzedzając pytania, tak, w szafie nic nie ma, zajrzałam. Także cóż, moi drodzy, to taka pięciominutówka, można by powiedzieć. Raz, że czas goni, a dwa, że no tutaj, jak widzicie, wiele się nie zachowało. Kaseta Sony. Także idę jeszcze zobaczyć do pomieszczeń gospodarczych, a nuż tam coś fajnego znajdziemy. No i jestem naprawdę pod wrażeniem tego stołu. Do tego jednego stolika warto tu było wejść, do tego domu, bo jest po prostu przepiękny. I ten widok z tymi naczyniami jakoś tak robi wrażenie. To piękny jest ten stół po prostu i taka prawda. Przyroda przejęła to miejsce raczej.
się nie pozwiedza za wiele, jak widać. Ups. Się natapnęłam na szybę niechcący. Także widzicie, tutaj już nic nie znajdziemy ciekawego, więc w tym miejscu się pożegnamy. A dom jest bardzo ładny z zewnątrz tak w ogóle. Teraz go dopiero widzę. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego.